Cześć, z tej strony Feanorek i z okazji niedawnej premiery systemu Obcy, gra fabularna, dzisiaj pokażemy Wam starter set do Alien The RPG Game. O dziwo, te dwa systemy są ze sobą związane. Nie jestem pewien w jaki sposób, może chodzi o to, że są oparte na tej samej franczyzie i zasadniczo Obcy to Alien, tylko po polsku. Widzę, że jesteście zdziwieni. Po drugiej stronie kamery, Bart. Siema. Zacznijmy od tego, co widzimy na pudełku. Na pudełku w stylu dosyć podobnym do tego z głównego podręcznika. Niestety nie zdążyliśmy jeszcze odebrać naszej polskiej wersji, dlatego widzicie angielską. Ten sam quasi-realistyczny styl, mroczny. Widzimy tutaj ogon ksenomorfa lub czegoś podobnego, dlatego że nie tylko z ksenomorfami spotykamy się w Alienie, ale z całą resztą morfów. Widzimy nazwę wydawcy. Na odwrocie mamy opis, czego możemy spodziewać się w pudełku. Wszystko się generalnie zgadza z tym, co jest w środku. Mam nadzieję, że niczego nie zgubiłem w międzyczasie, przeglądając to. Pudełko zgodnie z testem masy, ciężkie, porządne, solidne. To jest zawsze ważne. Ostatnio większość tych nowych starterów, może oprócz takich cudów jak Wrath and Glory, gdzie tylko mam nadzieję, że druga edycja będzie lepsza, jest już zrobiona z solidnego, wytrzymałego kartonu, który wytrzyma nie tylko stanie na półce, ale również jakieś próby transportu. Tutaj udało mi się to w zwykłej reklamówce przetransportować i się nie uszkodziło, więc to dobrze świadczy na przyszłość. Jeżeli by chodziło o zawartość pudełka, to zaczynając od góry, pierwszą rzeczą mamy karty inicjatywy i osobistej agendy każdego z członków załogi. No to widzicie, że jest jeszcze niewypakowane i teraz nie będę raczej tego rozcinał. Kolejną rzeczą są dwa zestawy kości, identyczne jak te, które możecie kupić oddzielnie, czyli mamy kości stresu i zwykłe kości. To są chyba kości akcji, nie? Tak to nazywają. Zresztą mniejsza z tym, jakie by nie były. Kości, pomimo tego, że są ozdobne i dedykowane do tego konkretnego systemu, są naprawdę ładne i czytelne, co zazwyczaj niestety nie idzie w parze. Kolejną rzeczą, którą widzimy w pudełku, są moje ulubione żelki, ale to zjemy później. Tutaj mamy reklamówkę, katalog gier Free League na rok 2020. Oczywiście mamy Aliena, Forbidden Lands, Tales from the Loop, o dziwo ten też już jest po polsku, Symbaorum, Wezen, Mutant Year Zero, Coriolis. O połowie w życiu nie słyszałem. Cóż, nie wszystko musi być popularne. Kolejną rzeczą, którą znajdziecie w pudełku, jest całkiem ładna mapa wydana na estetycznym, grubym papierze. Jest to papier raczej matowy, co oznacza, że oczywiście, jeżeli macie zamiar ją pokazywać graczom, jednocześnie jedząc chrupki, to możecie chcieć najpierw wytrzeć palce, bo na tym od razu wszystkie palce będzie widać. Z drugiej strony, jak was zamordują gracze, to będziecie mieli dowody, kto był na sesji. Na odwrocie widzicie plan statku USCC Kronus, na którym, spoiler alert, dzieje się większa część przygody. Czyli biorąc pod uwagę, że w jaki sposób przygoda jest napisana, to nie jest żaden spoiler, bo nieważne, co byście zrobili, i tak traficie na ten statek. Kolejną rzeczą, którą znajdziecie w pudełku, jest przygoda nazywana Rydwan Bogów. Jeżeli chodzi o tą przygodę, to jest ona wydrukowana też na takim matowym papierze, który błyskawicznie się brudzi, więc tak jak mówię, chrupki i to nie jest dobre połączenie. Na błyszczącym, co prawda, też odciski palców będzie widać, ale łatwiej jest je zetrzeć. Przygoda zaczyna się na statku, na frachtowcu, który gdzieś coś tam ciągnie. Skąd, dokąd, praktycznie nie ma znaczenia. Jeżeli by chodziło o to, o co właściwie będzie chodziło w przygodzie, no to standardowo do Aliena otrzymujecie sygnał SOS z jakiegoś statku i musicie mu pomóc, bo taki jest rozkaz od kompanii, do której się wysługujecie. Jak traficie na pokład, to się okazuje, że powrót jest problematyczny. Ludzie zaczną ginąć, są tam obcy. Jeżeli chodzi generalnie o tą przygodę, ja ją przeczytałem, uważam, że nie jest to najlepsza przygoda, jaką widziałem w starter secie. Generalnie to nie jest najlepszy starter set, jaki widziałem, ale jest naprawdę w porządku. Tak samo przygoda dupy nie urywa, ale ja bym chciał ją poprowadzić moim graczom.
co możecie uznać za taki rodzaj znaczka jakości, bo było bardzo dużo produktów, które po przeczytaniu odłożyłem na półkę i stwierdziłem, że nigdy więcej. Przykładowo w tym roku udało mi się w końcu dorwać podręcznik do Dark Ages Inquisitor, gdzie człowiek się podjarał, a potem odłożył na półkę i raczej w to już nie zagram. Szkoda, wielka szkoda. Jeżeli chcieliście zagrać w przygody Mortimera Madernina, to nie. To nie jest ten system. Trudno nawet powiedzieć mi, do czego on jest. Jest bardzo, bardzo specyficzny. Wracając do przygody. Przygoda jest opisana w dosyć interesujący sposób, który mi osobiście kojarzy się z opisami dungeonów do dedeków. Czyli najpierw mamy opis lokalizacji, opis dramatis personae, a potem dopiero pojawia się lista zdarzeń, które gdzieś tam będą na pokładzie USCC Kronusa. Co jest interesujące, niektóre ze zdarzeń, które są tutaj, są opcjonalne i nie muszą zostać, a inne są obowiązkowe. Całość jest podzielona na trzy różne etapy, trzy różne akty, po których następuje krótki epilog. Co jest najbardziej interesujące, w momencie, w którym wydawałoby się, że przygoda już się skończyła, to następuje etap, który nazywa się It isn't over until it's over, który jest oczywiście opcjonalny, ale bardzo może podnieść ciśnienie gracz. Bardzo może podnieść graczom ciśnienie. Wybaczcie, jest już dosyć późno. Mi się bardzo podoba. Jako dodatek mamy tutaj opis ksenomorfa, którego tutaj możemy spotkać, znaczy ksenomorfów, bo może być ich więcej niż jeden. Tutaj znaczy mamy generalnie do czynienia z neomorfem, a nie ksenomorfem, który wygląda troszeczkę inaczej. Nie jest może tak niebezpieczny, a na pewno nie jest tak ikoniczny jak ksenomorf, ale z drugiej strony być może pozwoli wam zaskoczyć graczy, którzy spodziewają się kwasowej krwi, a którzy w zamian dostaną grzybki. Dlaczego i o co chodzi, to sugeruję przeczytać, nie chcę wam spoilerować. Na pewno w przyszłości, gdybym miał to prowadzić więcej niż raz, to moi gracze będą strzelać do wszystkiego, co wygląda jak małe jajko. Kolejną rzeczą, którą tutaj mamy, a którą przyznam, że tutaj obrazek z opisem niedokładnie się zgodził. Teoretycznie istota, którą w tej chwili widzicie, to jest Stage 3 Revenant. Ta istota została pomylona za człowieka ubranego w pełny skafander kosmiczny. Nie wiem, nie jestem pewien, jak wyglądają skafandry kosmiczne w uniwersum Aliena, ale ja bym tego nie pomylił w żaden sposób. Po prostu to nie wygląda jak coś, co ja kojarzę z filmów z Alienem, ani z gier z Alienem. Być może w Stage'u 4 Beluga Head on wygląda inaczej. Prawdopodobnie tak jest, ale to, co spotykacie, jeżeli dobrze pamiętam, jest Stage'em 3, więc absolutnie nie. Kolejna, mamy tutaj też drugi dodatek, czy talenty. Co potrafią twoi gracze? To jest prawdopodobnie zrzutka z tego, co znajduje się na kartach postaci, bo tak jak w każdym porządnym starterze, tutaj również są gotowe karty postaci. Na karcie postaci mamy krótką historię, kim jesteś i dlaczego chlejesz w ciemności. Mamy talent, który wyróżnia tą konkretną postać i podstawowy opis statystyk. Tutaj mamy coś, co przypomina na przykład znajdujące się na dedekach uproszone karty postaci. Na odwrocie mamy normalną kartę postaci, która jest naprawdę ładna i czytelna, pomimo tego, że jest w całości czarna. Na pewno nie chciałbym tego drukować. Gdybym miał to drukować, to bym poszukał wersji printer friendly, która ideo zakład jest dostępna gdzieś w internecie. Jeżeli nie, no to kartka papieru może być bardziej ekonomiczna, chyba że drukujecie jak każde inne w swoim korpo. Nie oceniam. Święty nie byłem. Ostatnią rzeczą książkową, którą znajdziecie w pudełku, jest rulebook. On zawiera bardzo dużo zasad, nad którymi nie będę szczególnie się tutaj rozpływał ze względu na to, że Bart nakręcił już film na temat mechaniki Aliena, więc tutaj tylko powiem wam, czego możecie się spodziewać. Podobnie jak podręcznik z przygodą, on jest naprawdę ładnie wydany, czytelny, dosyć krótki, bo liczy sobie 104 strony. Nie jest to najgrubszy rulebook, jaki widzieliśmy, ale zawiera w sobie indeks, co jest naprawdę ważne, kiedy musisz czegoś szukać szybko. Mamy tutaj oczywiście opis settingu, w którym gramy, ale nie jest typowym systemem o zdobywaniu kosmosu.
jest jednak systemem ogrzew obcego, w którym spotykamy obcych i w którym wszyscy giną. Jeżeli by chodziło o opis mechaniki, ja go przeczytałem i uważam, że jest całkiem niezły. Tak jak, no myślę, że to będzie motyw tego filmiku, że to nie jest najlepsze, ale jest ok. Osobiście uważam, że jest naprawdę spoko. Mamy tutaj kilka rzeczy, które na pewno by się przydały w rodzaju tabelek. Tutaj mamy stealth, czy na jakiej zakresie, jaki jest poziom trudności, listę akcji. Troszeczkę szkoda, że ta lista akcji nie jest nigdzie wydrukowana jako dodatkowa rzecz, którą chcielibyśmy dać graczom. To jest bardzo wygodna, taka kartka jest bardzo wygodna, fajnie jest ją po prostu położyć na stole. Tutaj niestety ona jest tylko w rulebooku. Jak mi znowu powiesz, że kamera siadła. Nie, jest ok wszystko. To dobrze. Mamy tutaj listę sprzętu razem z obrazkami. To zawsze jest przydatne w przypadku systemów science fiction, gdzie czasami trudno jest sobie wyobrazić, jak dana broń wygląda. Chociaż osobiście uważam, że w przypadku systemów dziejących się w przeszłości, to takiej troszeczkę dalszej niż powiedzmy 10 lat temu, to jak wygląda dana broń, też dobrze byłoby zawierać. Naprawdę czasami trudno jest stwierdzić, jak konkretnie wyglądał ta konkretna broń w tych czasach. Zwłaszcza czasami nazwy zostają, a sama broń się zmienia. Opis ekwipunku, tutaj z jakiegoś powodu mainframe jest kwalifikowany jako ekwipunek. Nie wiem, czy coś z rozmiaru pomieszczenia powinno się łapać jako ekwipunek, ale niech im będzie. Mamy tutaj ceny zawarte. Wygląda to, że dolar amerykański, pomimo prawie że ponad 150 lat, które mijają, dalej utrzymuje swoją mniej więcej wartość. Co jest o tyle dziwne, że póki co to on raczej spada na wartości, ale może gdzieś po drodze to jest po prostu nowy dolar, bo gdzieś wymieni 10 tysięcy do jednego. Ostatnią rzeczą, którą znajdziemy w pudełku, jest zestaw żetonów, które mogą nam się przydać w ramach prowadzenia. Żetony są dwustronne, więc możemy na przykład, jeżeli wiemy, że ktoś przy pomocy ikonicznego wręcz detektora ruchu, wiemy, że coś się rusza, to kładziemy po prostu o taki symbol detektora ruchu i wiemy, że ktoś tam jest. Mamy tutaj też symbole statków, które, jak się nie mylę, w żaden sposób nie były potrzebne w ramach tej przygody, która jest zawarta w pudełku, ale o ile wiem, to powinny być również zasady do walki kosmicznej, więc z pewnością wówczas się przydadzą. Podsumowując, zanim podsumuję, najpierw ustawmy, bo przed chwilą musieliśmy to nakręcić jeszcze raz. Podsumowując, starter set do Aliena jest przy cenie 180 zł niezbyt drogi. Oczywiście nie jest to najtańszy starter set, nie jest to najdroższy starter set, nie jest to najlepszy starter set, ani najgorszy. Ale za te pieniądze warto byłoby go kupić, choćby po to, żeby dostać od razu zestaw dedykowanych kości, znaczników i tą całkiem ładną mapkę. No i powiedzmy coś, co możemy dać graczom, bo rulebook jednak jakby nie patrzeć taki. No ja znałem i grałem czasami z ludźmi, którym strach było dać podręcznik do ręki. Zresztą mój podręcznik do dedeków może najlepiej o tym poświadczyć, że niektórzy nie szanują cudzej własności. A niektórzy szanują już nadmiar, bo z jednego konwentu wróciłem bez podręcznika. Mam nadzieję, że się nim udławił. Jeżeli podobają Wam się nasze filmiki, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał, a jeżeli chcecie zobaczyć więcej takich filmików, wesprzyjcie nas na Patronite. Cześć!